Mateusz Skrzypczak, obrońcy Jagiellonii Białystok. Mati, ważne zwycięstwo dzisiaj, bo takie na zwieńczenie tej pierwszej połowy sezonu. 34 punkty po 17 meczach w porównaniu do ubiegłego sezonu. Progres jest prawie dwukrotny. No tak. Punktujemy zdecydowanie lepiej niż w tamtym sezonie, ale już nie ma co porównywać. Jesteśmy totalnie inną drużyną. Jesteśmy w innym miejscu, idziemy do przodu i rozwijamy się cały czas i o to chodzi. No właśnie, to dzisiejsze zwycięstwo, tak wszyscy mówią, takie zwycięstwo charakterem wyszarpane, bo warunki do gry były bardzo trudne. Zmrożone boisko, niska temperatura, no jak powiedziałem, jak ktoś by nie miał charakteru, w pewnym momencie po prostu chyba usiadł i się rozpłakał, bo no naprawdę ciężko wytrzymać w takich warunkach, natomiast wy jeszcze musieliście walczyć o punkty. Co było twoim zdaniem kluczem do wygranej? Ten charakter, czy może coś jeszcze innego? No mi się wydaje właśnie, że ten charakter był kluczowy. Na pewno nie był to piękny mecz i mogliśmy szukać wymówek, że boisko nie takie, że jest zmrożone, że jest zimno, ale nie, podjęliśmy rękawice, podnieśliśmy je, walczyliśmy i od tego trzeba było dzisiaj wyjść, później dopiero dołożyć tą jakość i to wszystkie, te wszystkie inne atuty. No i nam się to dzisiaj udało, wyszarpane zwycięstwo, bardzo, bardzo ciężki mecz, ale no, bardzo ważne 3 punkty. A propos właśnie tej jakości piłkarskiej, tak naprawdę poza tym momentem po wyrównaniu Warty mam wrażenie, że wy przez cały czas zupełnie dominowaliście na tym boisku, bo później cała druga połowa i ta pierwsza połowa właśnie do tej bramki Warty, tak naprawdę to była wasza no, piłkarska dominacja. No myślę, że dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale na pewno trudno było, bo trzeba było uważać, ta piłka inaczej się zachowywała, przyspieszała, czasami się zatrzymywała na tym lodzie, gdzieś po koźle. No, musieliśmy być uważni i czujni i zachowaliśmy to wszystko, wykorzystaliśmy swoje okazje i wygraliśmy. To jeszcze na koniec zapytam, przed nami we wtorek mecz pucharowy, również z Wartą. Na ile to dzisiejsze zwycięstwo może być dla was takim handicapem, czy wręcz przeciwnie, mecz pucharowy to mecz pucharowy i tak naprawdę od jutra to dzisiejsze zwycięstwo przechodzi do historii? No, to będzie kompletnie inny mecz. Wiadomo, dzisiaj wygraliśmy, mamy 3 punkty w lidze, ale to nam nic nie daje, żadnej zaliczki w tym meczu wtorkowym. Wychodzimy 0-0 i gramy o zwycięstwo, żeby przejść dalej.